Niedziela, 9 lipca 2023 roku. Jest 15 po 5 i jedziemy w górę. Dzisiaj taki spacerowy klasyk, Polica przez halę Krupową, Wielku Całową. Dziewiąta rano i jesteśmy na Pucałowej Przełęczy. Tutaj tam jest schronisko na hali Krupowej. Datę mam w windzie. Jakby datę sobie nagrywam zwykle w windzie. Mam wszystkie jakby początki wycieczek są zawsze nagrane w windzie. Tam jest okrąglica. Może się trochę mgła potem podniesie, albo będzie gorzej. Więc to nie widać najlepiej. O, 10 i jesteśmy na szczycie. Jesteśmy już na Policy, byliśmy tu o 10, polataliśmy. Zupełnie inaczej to wygląda w lecie niż w zimie. I w
wracamy na Halę Kupo. Ostatnio raz wyjechałem na sankach. Lato jest susza. Elektryczny. 11 tysięcy. Kosztował mniej. Pewnie bym sobie kupił. Ja mam za tyle samochód. No, ten najdroższy to tyle kosztuje. Ale dałby rady tu wjechać, ani bym się nie splął. To bym się spocił, bym się denerwował na podjeździe. Ale poza tym to mam klimę, więc bym szybko wysechł. I nie mam much w zębach. Całowa, hala grupowa, jesteśmy. I tato jest. Tato jest. Pan się zapakował w krzakach i pani poszła. Tam na dole ma pożarnic. Ale widać wszędzie kościoły, to w każdej wsi kościół. Tam jest ta wieża widokowa, gdzie byłem cegato w miesiącu. Robię! Albo i nie ta wieża. Wąską ścieżką wśród paproci obchodzimy kamienie. Ja tutaj muszę przyznać, że jestem rozczarowany tym szlakiem w lecie. Jest strasznie kamienisty i się nieprzyjemnie idzie. W zimie, jak to jest pod śniegiem, może jest ciężej iść, ale to podłoże lepiej współpracuje. Yeah.